Państwa ponownie. Dzisiejszym tematem będzie Snowden. Snowden, wojsko, tak. I? Triada, rakiety, i? Łodzie podwodne. Okręty podwodne. Tak, robione w Szczecinie. Robione w Szczecinie. Oglądałem film o Snowdenie. No i co ten gościu sobie zrobił? On pracował w NSA, czyli tej amerykańskiej agencji wywiadu wszelakiego. No i Amerykanie sobie tam Facebooka, Google, Yahoo, co tam jeszcze, YouTube'a. A co się dzisiaj na Snowdena wzięło? To taki temat już w sumie... No stary, ale mi się cały czas z Trumpem kojarzy, tak? Bo ja tam cały czas widzę takie trzy rzeczy. Wojsko, gospodarka i media, tak? Media, sterowanie informacją. I teraz jak mamy banki, mamy wojsko, to jeszcze trzeba tym głupim ludziom wmówić, że to wszystko dla ich dobra. Czyli to, że bombardujemy cywilów z Iraku, w Syrii. To dla ich dobra jest. Tak, to jest tak. Wszystko bomby demokratyczne, tak? No, słuchaj, każdy pocisk, każda bomba ma okres ważności. Tak, jak trzeba... leży w magazynie, to po paru latach nie pracuje. Nie pracuje. To po paru latach, że tak powiem, to te magazyny są przepełnione. Nie ma co z tym robić. I biznes się nie kręci. Ludzie w fabrykach stoją, patrzą się na siebie, tak? Mm-hmm. No bo tu nie ma kontraktów, nie ma zapotrzebowania i trzeba coś z tym zrobić. Tak, tylko że 2 czy 3 dni temu czytałem artykuł o co chodzi z tym Snowdenem, że Trump wygrał dlatego, że spersonifikowali ludzi, tak? Czyli pościągali wszystkie informacje z internetu na temat gościa, co je, gdzie siedzi, jakie filmiki ogląda, już nie powiem jakie, ale no, jakim samochodem jeździ, wszystko co wygoogluje, wszystko wrzucają w jego profil i podsuwają mu zupełnie nieświadomemu takiemu człowiekowi takie rzeczy, które mu wyskakują w okienkach na jakimś Facebooku czy na jakimś tam portalu. No to już jest teoria spiskowa. To nie jest teoria spiskowa, bo tak to działa, tak? No i w ten sposób, zobacz, tu masz takiego jednego wielkiego brata, taki Orwell 1984. Czwarty. Gdzie tak naprawdę, mając pełną informację o tobie, to co właśnie ściągają Amerykanie, że ale wiedząc wszystko... Kiedyś trzeba było na takie informacje pracować, trzeba było wysyłać agentów, trzeba było podsłuchy montować. A teraz sam zdjęcia wrzucasz do netu. Sam wrzucę zdjęcia do netu, czyli to jak było kiedyś UB, tak teraz jest FB i ona działa też nieźle. No, nawet lepiej, bo to jest... Bo sam na siebie donosisz. No, dokładnie. No ale to chyba wszystko o tym wiemy, tak na dobrą sprawę. Ale nikt się do tego nie stosuje. Choć, zobacz, nikt się do tego nie przyznaje przede wszystkim. Znaczy nikt się nie stosuje, bo niby wszyscy wiedzą, ale tak na dobrą sprawę nie pamiętają o tym na co dzień i no zobacz, masz tak, ja mam na przykład starą komórkę, bo tak, teoria spiskowa. Bo ty jesteś miłośnikiem old schoolu, to. Tak, spektruma bym się wpisał. Ja też zresztą, ale to inna sprawa. Ale chodzi o to, że jak masz tego smartfona, czy tam jakieś inne z jakimś tam systemem operacyjnym, no to on ci... Windowsa z Androidem. Tak, no to on ci zawsze mówi na przykład, gdzie jesteś, czyli gdzie Amerykanie po 4 czy po 5 latach dojdą, że a, byłeś tu i tu, spotkałeś się z tym i z tym, czyli nawet po stacjach są w stanie określić, a jeszcze jak masz moduł GPS-u, to już tak, w ogóle jest piękny. No i co? No i mamy określonego tego takiego, ten target indywidualny, nie wiem, 2 czy 3 miliony tych targetów zrobili. Na Florydzie, to jest ten stan, który był swing state. Taki no bardzo... taki cycek taki. Tak, ale to on, nie wiem czy wiesz, on miał najwięcej tych głosów elektorskich, które zawsze były raz za jednym, raz za drugim. No i Trump właśnie na tej Florydzie, on mówił co chwilę co innego, ale po to, żeby pasowało do tego, co, jaki ma być przekaz dla tych ludków, którzy się wahają, tak? Tak. No i on właśnie w te kilka stanów, tam kilka, Ohio tam chyba było, Tennessee, już dokładnie pamiętam, jak jest poprzednio. Wiem, że przejął Florydę, a Floryda była decydująca. No. I wygrał 1,5% głosów, tak? Taki targetek lakmusowy tam. Tak, ale te 1,5% głosów powoduje, że on tam te 29 chyba głosów elektorskich zdobył. Zamiast na Clinton, to poszły na niego, tak? No i co? No i wygrał te wybory. Właśnie dzięki temu być może, tak?
Dlatego, że wyszpiegowało się tych wszystkich. Już, ja już nie mówię, kurde, monitory z kamerką, bo to już jest w ogóle straszne. Laptopy z kamerką, no. To wszystko masz, tablety z kamerką, telefony z kamerką. Tak. Co dzisiaj nie ma kamery. No ja zaklejałem, ale to i tak nic nie da pewnie tak. Ale mi się zepsuł ten z kamerką, to mam teraz bez kamerki. Bez kamerki. No. I czujesz się bezpiecznie teraz. No przynajmniej nikt mi nie podchodzi, cholera wie. Tu. Nie podgląda, ale cię za przeproszeniem posłuchuje cię. No, to pewnie tak. Czego państwu nie życzymy. Nie życzymy, ale pamiętajcie, że Wielki Brat czuwa, patrzy i wszystko nagrywa na dyskietkach. To się wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa. Chyba na twardych dyskach już tak. No na twardych dyskach, ale to tam siedzi i to jest niezniszczone. Za 20 lat ci wyciągną to wszystko, nie? Tak jak w tym filmie Służby Specjalne Siema Suse, tak? Ja. Przyszedł do ojca i mówi, słuchaj, tutaj byłeś z tym i z tym, podpisujesz umowę, dajesz mi działkę, odpalę ci tam jakiś procent, nie? No to do widzenia państwu. Dziękujemy. No do widzenia.